O rodzicach i dzieciach, o dorosłych dzieciach, które mają kłopot z rodzicami, którzy wtrącają się i próbują narzucać swoją wolę, krytykują, osądzają i są generalnie nieprzyjemni, i zamiast wspierać, to ciągle odbierają tym swoim dorosłym dzieciom radość życia. Odcinek czwarty, w którym muszę wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Ponieważ kiedy mówiłam w poprzednich odcinkach o tym, że kiedy rozmawiacie ze swoimi rodzicami i kiedy jest taka sytuacja, w której słyszycie, że wasi rodzice znowu zachowują się zachowywać w taki sposób, który was rani i którego nie akceptujecie, ale jakoś do tej pory nie potrafiliście powiedzieć jasno, na tyle jasno i na tyle zrozumiale swoim rodzicom, że nie chcecie, żeby oni w taki sposób się zachowywali. I radziłam wam, żeby w takiej sytuacji powiedzieć życzliwie i z uśmiechem: proszę cię, mamo czy tato, nie mów do mnie w taki sposób, nie mogę tego słuchać, wychodzę, spotkajmy się wtedy, kiedy będziemy mogły obie porozmawiać spokojnie, a teraz wychodzę. I ktoś zapytał: ale jak to? No przecież jeżeli jestem taka wściekła i to wywołuje we mnie taki gniew, dlaczego mam chować moje emocje? Przecież ukrywanie emocji jest złe. Zgadzam się. Oczywiście, że tak. Zwróćcie tylko uwagę na to, że ja nie mówiłam o tym, żeby uciekać w trakcie kłótni. Ja mówiłam o tym, żeby to zrobić zanim wybuchnie konflikt. Bo przecież wiecie, że za chwilę, że już ktoś zaczyna mówić do was takie rzeczy. I teraz od was zależy, co stanie się za moment. Bo mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Albo gniew przejmie władzę nad tobą, albo ty przejmiesz władzę nad swoim gniewem. Ze wszystkimi emocjami tak jest. Z nienawiścią tak jest. Z zazdrością tak jest. Z gniewem. Ze wszystkimi, szczególnie tymi negatywnymi emocjami, które zagarniają człowieka i wciągają go w coś, nad czym wydaje się, że nie może zapanować. Ale to nieprawda, że nie może zapanować. I znów nie chodzi o to, żeby te emocje stłamsić w sobie, zdusić w sobie, bo to nie jest dobre, bo nawet jeżeli taka emocja zostaje zduszona, stłamszona, ukryta, zepchnięta gdzieś do głębi duszy, to to, że ona zostanie zepchnięta, stłamszona i gdzieś tam schowana, nie sprawia, że ona znika. Ona zostaje. A jeżeli zostaje gdzieś tam w środku, to niszczy was od środka. Stąd potem pojawiają się różne choroby i dolegliwości ciała i skóry, dlatego że takie stłamszone emocje, które człowiek trzyma gdzieś w środku, nie pozwala im znaleźć ujścia, są jak toksyczna ciecz, która coś na pewno zepsuje. I teraz o co chodzi? Nie chodzi o to, żeby te swoje emocje stłamsić i ukryć. Nie o to chodzi, żeby odmawiać sobie prawa do jakichkolwiek emocji. Chodzi o coś innego, o coś trudniejszego, ale 100 razy bardziej skutecznego. Chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, czym są te emocje, skąd się biorą i w jaki sposób działają na człowieka i jakie są ich konsekwencje. Jeżeli zastanowicie się, weźmy takie trudne emocje, czyli strach, nienawiść, zazdrość, złość. To są takie emocje, które zawsze działają destrukcyjnie. Nie widziałam jeszcze nigdy w życiu sytuacji, w której ktoś kierowałby się tymi właśnie emocjami i żeby to obróciło się dla niego na dobre. Bo owszem, można wstać, nakrzyczeć na kogoś, wyrzucić z siebie tę złość, a potem wybiec i trzasnąć drzwiami, ale co dzieje się potem? Potem są wyrzuty sumienia i potem trzeba kogoś przepraszać, albo nosi się w sobie poczucie winy, albo czuje się jeszcze większą nienawiść do tej osoby. Żadna z tych emocji nie jest dobra i żadnej z tych emocji nie chciałabym mieć na dłużej.
ani poczucia winy, ani wyrzutów sumienia, ani większej nienawiści. A skąd się biorą te emocje? Na przykład gniew. Gniew bierze się z poczucia bezradności, tak? Jak już nic nie mogę zrobić, to czuję wielką wściekłość. A skąd się bierze bezradność? Bezradność bierze się ze strachu. Widzicie? Wszystkie negatywne emocje, i złość, i nienawiść, i zazdrość, i inne negatywne takie destrukcyjne emocje, one wszystkie biorą się ze strachu. Więc nie ma sensu w życiu kierować się strachem i nie ma sensu pozwolić, żeby strach kierował moim życiem, bo to właśnie wtedy ludzie cierpią na brak poczucia własnej wartości, na kompleksy, na urażone ambicje, na ciągle się albo wywyższają, albo czują się gorsi od innych. Ale to jest tak. Albo strach rządzi mną, albo ja zdobędę się na taki wysiłek, żeby sięgnąć do mojej duszy, znaleźć w niej ten strach i zapanować nad nim. I to jest właśnie to, o czym mówiłam. I to właśnie chciałabym Wam poradzić. Wcale nie tłamszenie swojego gniewu i nie ukrywanie go, ale też nie wybuchanie tym gniewem zawsze wtedy, kiedy mam na to ochotę. Bo przecież zawsze jest taki moment, kiedy czuję, że ten gniew nadchodzi, prawda? No przecież zawsze jest. I teraz chodzi o to, żeby wiedząc o tym, że gniew nie przynosi mi niczego dobrego. Nie przynosi mi niczego dobrego. Co z tego, że wyrzucę to z siebie, poczuję się przez chwilę lepiej, ale potem zwykle człowiek czuje się dużo gorzej i jeszcze ponosi różne nieprzyjemne konsekwencje tego gniewu, tak? Prawda? Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, w którym momencie zaczyna się we mnie ten gniew i nie pozwolić mu urosnąć. Ale nie w taki sposób, że zabronić sobie odczuwania tego gniewu, tylko w taki sposób, żeby ten gniew zneutralizować za pomocą takich uczuć, które są pozytywne i konstruktywne. Takie, które są budujące i takie, które zawsze, zawsze prowadzą do czegoś dobrego i zawsze dają dobre uczucie i dają siłę. Czyli w takiej sytuacji, która jest konfliktowa i w której czujecie, że weźmy tych rodziców, że rodzice zaczynają coś mówić takiego i tak celnie wbijają te szpilki, że czujecie ból i czujecie sprzeciw i poczucie krzywdy i zaczyna rosnąć w Was strach i gniew. I czujecie, że za chwilę, że to już zaczyna się wzbierać, prawda? Człowiek to czuje, że wzbiera się w nim. I wtedy właśnie, zanim to się wzbierze, zanim w ogóle przyjdzie ten gniew, zacząć myśleć z miłością o tej drugiej osobie. Patrzeć na nią, nie słuchać jej, tylko myśleć, kocham Cię, nie po to, żeby zdławić swój gniew, tylko żeby całkowicie ten gniew od siebie odwrócić. Albo, jeżeli możecie wyjść, to wyjść nie wtedy, kiedy już wybucha konflikt i nie wtedy, kiedy już wszyscy skaczą sobie do oczu i wtedy wszyscy krzyczą i wszyscy już wtedy czują się skrzywdzeni, bo wtedy szaleje między Wami ten gniew, który wziął się ze strachu, który jest i w rodzicach, i w dzieciach. I żadna ze stron nie zdaje sobie z tego sprawy, ale daje się mu ponieść, tylko zanim to się zdarzy, zanim zacznie się konflikt. Bo przecież jest taki moment zawsze, a jeżeli nie zauważyliście go wcześniej, to może spróbujcie świadomie obserwować siebie i zobaczcie, w którym momencie czujecie, że zaczynacie tracić grunt spokoju i takiej wewnętrznej równowagi. To jest ten moment. Jeżeli obawiacie się, że nie potraficie dać z siebie wtedy, znaleźć w sobie taką siłę, żeby poszukać w sobie życzliwości i pozytywnego myślenia. Jeżeli myślicie, że to się nie da zrobić, to wtedy wyjść. I wtedy jeszcze macie w sobie na tyle spokoju, jeżeli będziecie pamiętali świadomie o tym, że w ten sposób ratuje samą siebie przed zalewem destrukcyjnych i negatywnych emocji
I wtedy wstać i powiedzieć, bo wtedy jeszcze jesteście spokojni, albo jesteście na krawędzi tego spokoju i powiedzieć: mamo, kochana mamo, próbuję znaleźć nowe miejsce w moim życiu, próbuję zmienić mój sposób myślenia. Mam nadzieję, że to naprawi nasze relacje, ale nie chcę z tobą rozmawiać w takim tonem jak teraz. I nie chcę słuchać tego, że znowu chcesz mnie skrytykować. Spróbujmy zacząć zupełnie inaczej. Muszę teraz wyjść, żeby ochłonąć, uspokoić się i wrócić do takiego pełnego stanu wewnętrznej równowagi. Więc nie dzwoń do mnie, proszę, przez kilka dni. Zadzwonię do ciebie, kiedy poczuję się już na tyle silna wewnętrznie, żebyśmy mogły spokojnie o tym porozmawiać. Rozumiecie, co mam na myśli? Nie chować gniewu, nie dusić go w sobie. Gniew jest dobry w tym sensie, że wszystkie emocje, które mam, do czegoś są mi potrzebne, ale można spróbować przeżyć swoje życie, kierując się zawsze pozytywnym myśleniem i życzliwością i miłością, która wypływa najpierw z tego, że ja siebie lubię i akceptuję, i wtedy łatwiej jest mi lubić i akceptować innych ludzi. I wtedy gniew po prostu jest niepotrzebny. Po prostu nie ma potrzeby na to, żeby czuć gniew. To o to chodzi. Żeby wypracować w sobie, bo to nie jest tak, że wystarczy coś przełączyć w środku i to już zaczyna działać. Trzeba poćwiczyć, ale to jest umiejętność, której można się nauczyć. Wyćwiczyć w sobie włączanie pozytywnego nastawienia i życzliwości. Jeżeli trzeba, to lepiej wyjść wtedy z takiego miejsca, w którym nie czujecie się dobrze i które nie daje wam takiej pozytywnej energii. I można wyćwiczyć w sobie to, że nie ma potrzeby, po prostu gniew znika. Nie ma złości. Nie ma złości. Instynktownie nie ma złości. I życie wtedy naprawdę jest dużo lepsze. I o tym właśnie mówiłam, kiedy radziłam wam, żeby nie kierować się gniewem w życiu. Tego można się nauczyć. Spróbujcie.